Witam w kolejnym odcinku. Miałem tu nie przyjeżdżać, a przyjechałem na ten jęczmień o zimy. I powiem wam, mokry rok i tu i zboże z niej za bardzo rośnie. Facelia się poprzebijała, kurde, chyba będzie trzeba to prysnąć, zlikwidować, bo zobaczcie, ile tego się przebiło teraz. Tu jakaś taka plama, czyżby mi sarny wyjadły, jakieś takie tutaj... Czy to jest po prostu takie słabe miejsce, bo wymaka. Mokro było, tak? No i on tak rośnie. Kurczę, jak komary atakują. Tu i tak całe gówno będzie tego jęczmienia, nie? O, rumianek. Ja tu będę musiał poprawkę zrobić na chwasty, bo... No bo tak, nie będę tego herbapolu tu trzymał. To trzeba będzie prysnąć. Można było teraz robić, bo ja teraz taką tam grzybówkę zrobię tam na podtrzymanie. Dużo wilgoci jest tutaj, to normalnie tam gdzieś na normalnych polach to się jęczmień kłosi, a tutaj jeszcze trochę jest do tego kłoszenia. No a tutaj wymaka, wymógł ewidentnie. Tam trochę, tam się kłosi, tam daleko widać kłosy. No taka działka, no jest rozrobiony już opis, kto robię. Wiecie co? John Deere'em jak się jeździ pryskać, to jak już jest pusty opryskiwać, to ja nie mogę cofnąć, nie? Czasami to jak gdzieś koło wpadnie w bruździe, to mi tu całe te podnośnikiem podnosi. Ja sobie o top spróbowałem zaczepić, w razie czego, jakby podnosiło, żeby przyblokowało, ale z drugiej strony w ogóle mi coś nie pasowało, nie? Tu i tak w ogóle jakąś taką prowizorkę zrobiłem, że tu jakieś podkładki dałem, żeby to w miarę pasowało, ale tak na szybko, nie? Coś zrobiłem. Żeby popracować nad tym trzeba, bo to chyba te, do tego jest, nie? Żeby do opryskiwacza dają, ale... Ile ja mam wody? Znaczy tak, po pierwsze to daje tylko 200 litrów na hektar. W ogóle opryskiwacz mi się trochę rozkalibrował. Musiałem kalibrację zrobić jako tak, zobaczymy co to wyszło, bo mi za dużo gdzieś opryskiwacz wypryskiwał. Normalnie beczką przy 250 litrów na hektar powinienem zrobić 1000 litrów to 4 hektary, robiło 3,80. I okazało się, że dwie sekcje po prostu za duże po prostu wydatek robiły i nie wiem czy to to, zaraz się okaże. W ogóle wodą przepłukałem go. Muszę trochę wody z dyszy wypuścić. 5 litrów jak wypuszczę, to to nic się nie stanie. Wałek włączę na eko. No, no nie podoba mi się ten jęczmień, nie widzę, że tutaj plonu za bardzo nie będzie. Bary i leci. Ta facelia się poprzebijała. No jednak facelia to jako chwast trochę tutaj. Władimircem tak myślałem sobie, może przyjadę i w sumie nie jest już tak mokro, bo w sumie z półtora tygodnia deszcz wcale nie padał. Ale ja domyślam się, jakby to było. Jakimś dołek bym wjechał i ten Władimircem by się zakopał i co ja tutaj bym za tym lasem zrobił. Kurczę, ale komarów lata. No, tutaj teren przy rzece, co wiadomo.
tej strony pole trochę lepiej wygląda, ale bez szału. Ja tu mówiłem cały czas od początku, że jak ta działka mi da 5 ton z hektara, to będę bardzo zadowolony, a znając realia, to będzie 4. No może być ze 4 tony. No ale wiadomo, nawet nie będę robił jakiś tam, wiecie, że tam zajeżdżać, tylko takiego będę tyle co dookoła. Tak jak pryskanie na opadanie płatka w rzepaku. Dookoła tylko jeździć. To nie ma sensu tak. Tutaj nawet ładnie wygląda. Ścieżki tak są zrobione już pod John Deere'a, mówię, a Władimiricem to już bym też trochę tak będzie jeździł, już bym od środka trochę wygniatał. Chcesz opryskiwać, ma niby tak samo jak Władimirec, ale no nie wiem, no już jeździłem tutaj John Deere'em cały czas, to i jeżdżę. Ta stabilizacja belki w tym krokowiaku, nie wiem, czasami jedną stronę pójdzie w łan i nie chce się podnieść, no. Muszę wymuszone robić chyba, bo... Nie no, tutaj ładnie jest. To są takie miejsca. O, tutaj o, przy drodze jest, że nie ma nic prawie. Tu gdzie ogólnie mokro, woda większa stała. No, tutaj o, taki wymoknięty, taki żółciutki. Grzyb atakuje. Dobra, pokażę wam na kolejnej działce. No tutaj nie chcę naprawdę wysiadać, bo tak tyle komarów jest. No chociaż tutaj trochę mniej, ale co tu wysiadać? No jęczmień tutaj jest ok. Akurat na tej działce chwasty, znaczy facelia została przytłumiona. Ale też tak nie, no tam jeszcze nie wykłoszony, tu już tak bardziej początek kłoszenia. No tutaj nawet jest przyzwoity, nie powiem. Ale widać tak gdzieniegdzie po facelie. Ale z drugiej strony, no nie wiem, naprawdę nie wiem, czy w ogóle w tej fazie tu jeszcze jest. Jest możliwość czymś popryskać. Muszę się dowiedzieć, jak coś to tam poniedziałek, wtorek, no góra w środę się wyskoczy. No, no zobaczcie jak to. Jak mamy tu po łanie iść. Niby deszczu nie było, ale opony w tych mokrych miejscach to są mokre, no. Na trzeciej działce można powiedzieć, że opryskiwaczem jeździłem po ścieżkach, które były zaplanowane do pryskania, czyli pole po całości jeździłem. Oczywiście no w takim miejscu jak tu, gdzie nie ma zboża, no to nie pryskałem, ale już nie kręciłem się tymi ścieżkami, tymi wywijasami, tylko normalnie taką, jak były zaplanowane. No ale ja o tutaj w tym dole to ja nic nie planuję, nie? Bo teraz jest mokro i tak już mamy dzisiaj 4 maja, co ja tu zasieję. A wleje deszczu, znowu będzie mokro i nic z tego tutaj będzie, także tak zostanie to na hektar 30, powiedzmy 30 arów to jest wymoknięta, hektar jako tako jakieś tam zboże jest, no oczywiście tam pół pola 60 arów to jest takie ok, 40 arów to jest takie, mogłoby być lepiej, ale jest co jest, nie? Akurat się mokry rok trafił. No i cóż poradzić, no jest jak jest. Na razie jest mokry, a zaraz będzie suchy, bo coś się wydaje, że na horyzoncie deszczu przynajmniej przez tydzień nie widać. Chociaż może jakiś front burzowy przejść i tam jakaś zlewa może pójść, ale to wiecie jak to zlewa. Tutaj wleje, 2 km stąd przejdzie bez kropli deszczu i tyle z tego będzie.
No to co, mówię, że jeszcze pryskałem rzepak. Tam telefonem coś próbowałem nagrać, ale bardzo słabo mnie słychać, więc ten fragment, jak pryskałem rzepak, wstawię na koniec, bo jak już ktoś stwierdzi, że nic nie słyszę, nic nie rozumiem, to wyłączy przynajmniej. Chociaż, no... Ja sobie jeszcze dogram ten materiał, jak będę pryskał żyto, żeby był trochę dłuższy filmik, bo i tak... No co, pryskałem jęczmień, nie? No to tyle, co widać. Tak jęczmień wygląda. Co ciekawe, tak, powinno być w opryskiwaczu 82 litry wody. No, co się okazuje, że jest trochę mniej. Ogólnie, całościowo opryskiwacz wypryskuje więcej niż jest na podziałce. Chyba że, bo ja też do końca nie wiem, czy ta podziałka tak naprawdę jest w 100% rzeczywista. W zasadzie trzeba by było wypryskać opryskiwaczem do zera i wlać na przykład 100 litrów i zobaczyć, czy faktycznie na podziałce będzie to te 100 litrów. No, muszę teraz już popracować 6 rok nad tym opryskiwaczem, no i... I tak jest, no. Trochę się dekalibrowało. Było dobrze, ale trzeba poprawić. Oczywiście ono już wcześniej było niedobrze, ale ja sobie tam z góry zakładałem, że trzeba mi 600 litrów, to ja wlewam 650 i z reguły było ok. No ale to chyba nie o to chodzi, także... No, chyba że będzie naprawdę, mówię, ta skala tutaj źle oznaczona i wtedy, no trudno, no wtedy wiadomo. Wtedy będzie trzeba dodawać te 50 litrów i może tak zostawić. No ale nie wiem, to chyba to tak nie powinno być. Dobra, to widzimy się przy życiu. No okej, witam Was dalej. Tego samego dnia jechałem do domu i stwierdziłem, słuchajcie, no co ja będę tu, bo chciałem się przeczepiać na Władimirca, myślę do Władimirca, do mniej strat i tak dalej, nie, ale później... Dzisiaj tego nie zrobię, bo zanim się przeczepię, to już będzie ciemno. Władimircem tu jechać, tu też tam różnie to bywa. A stwierdziłem, opryskiwacz jest uczepiony. Później jak będę znowu musiał jęczmień jechać, to znowu będę musiał się przeczepić na John Deere'a. Tak już popryskam, będzie zrobione. W ogóle co ja stosuję? Soligor. W dawce 0,8 litra na hektar. 800 ml. Do tego, powiem Wam, zostało mi jakiś 3-letni RSM, ja mam chyba ze 100 litrów RSM-u i tak stwierdziłem, po 5 litrów na hektar będę rozlewał, tam taka daweczka azotu, takie popłuczyny już będą, jeszcze tam zasilę trochę te zboża i co, i tyle, tu jeszcze tylko adiuwan zmiękczający wodę i żadnych tam większych innych tam wynalazków. Co, ustawione. Tu jest wałek włączony, tylko może weźmiemy znowu właśnie. Jak jadę, to włączam na 540, a jak już po polu jeżdżę, to zmniejszam obroty silnika i na eko ustawiam. Dobra, jadę. Co rozjadę, to rozjadę. I tak tu ścieżki są robione John Deere'em, bo przecież ja John Deere'em tutaj nawozy rozsiewałem, nie? Więc może się co podniesie jeszcze z tego zboża, no tam... Ogólnie jakieś takie żyto wydaje mi się strasznie takie rzadkie, nie wiem o co chodzi, takie jakby się nie rozkrzewiło czy coś. Nie wiem, jakieś nie podpasowało mi w tym roku, no. Chociaż nie powiem, prezentuje się ładnie i zobaczymy co tam... Później z plonem będzie. Jakoś tak jak miałem te żyto, kiedy to było? 2-3 lata temu? Chyba 3 lata temu. I to mi się wydaje, że one trochę lepiej wyglądało. Już takie gęstsze było. A mimo to, że rzadziej siany, no w zasadzie, że chyba 1,8 albo 1,6. Nie, chyba 1,8 jednostki wysiałem na hektar, a tu są dwie. No ale to żniwa zweryfikują, wiadomo. Ogólnie John Deere'em się wygodniej jeździ. I jeszcze jedna rzecz mi tutaj jakby no, zadecydowała, że wolę pojechać John Deere'em. Bo tam mam jeden taki dołek. Ostatnio jak tę jedynkę robiłem, to Władimircem się zakopałem w tym dołku, bo stwierdziłem, że przejadę przez niego, a nie przejechałem. Na szczęście obyłoby się bez wyciągania za pomocą kogoś. Tam nikogo nie dzwoniłem, nikogo, sam nie jeździłem John Deere'em, nie wyciągałem się. Bo przypadkowo po prostu miałem uczepioną łyżkę do tura, której nie chciało mi się odczepiać i po prostu się łyżką wyciągnąłem. Trwało to może z 5-8 minut, takie trochę grzebanie, ale dało radę. Z turem dwusekcyjnym, z siłownikami dwustronnego
działania byłem w stanie po prostu przód podnosić i się podnieść. I wyciągnąłem się i super, nie? No a tutaj te łyżki, te nie mam tej uczepionej, bym musiał znowu też uczepiać w razie czego, a może bym się zakopał, może nie, może jak tak, to bym dół może znowu zostawiał i tak zostawiłem, jadę. Też nie będę tutaj wymyślał cofania. Brzydko tak o sobie wygląda. Naprawdę powiem wam, u mnie jest taka nuda na kanale, sami to zauważyliście. Ja nie oczekuję, że na przykład ten filmik będzie miał jakieś 100 tysięcy wyświetleń, nie tak jak to kiedyś miałem. No u mnie trochę to wszystko się zmechanizowało i tak po prostu nic się nie dzieje, w top nie ma. Większy, no, wszystko idzie zgodnie z planem, no i dlatego nie ma oglądalności. No, ale i trudno, ja pod publikę nie będę wymyślał jakichś durnot. Zawsze to powtarzałem i powtarzam dalej, dla mnie ważniejsze jest gospodarstwo niż kanał na YouTubie. Traktuję to jako hobby, nie wiem, podzielić się jakąś tą informacją, chociaż też ostatnio chyba trochę mniej tego wszystkiego pokazuję. Może już to przemęczenie, wiecie, ja już to ile lat? No 13 rok na YouTubie z jakimiś tam większymi, mniejszymi przerwami, no ale jakoś tam ciągnę ten kanał. Jakoś tak powiem wam, że z każdym rokiem tak coraz trudniej mi się po prostu to nagrywa, no bo czasami stwierdzam, kurde, po co mi to nagrywać, no kto to ogląda, komu to potrzebne. A z drugiej strony sobie myślę, a włączę kamerkę, pokażę jak to teraz u mnie wygląda. I tak to wygląda. Co wam by tu jeszcze powiedzieć, no co, rumianek rośnie, kombajn muszę szykować do rumianku, to może coś tam ponagrywam. Aczkolwiek w tym kombajnie tam wszystko jest porobione, bałożyska tylko zmienić, paski wszystkie są, nie, te koło pasowe wariaty robię, ale to i tak raz czekam od tokarza, jeszcze go nie mam, więc nie mam co tam zakładać, co tam nagrywać. No jest ten dół, tam gdzie się kopałem, tak właśnie jeszcze ciągnę ten filmik, żeby wam ten dół pokazać, to naprawdę chyba ten teraz filmik, co oglądali u mnie, no to tak naprawdę wytrwali widzowie, co chcą śledzić, naprawdę co się u mnie dzieje. Zapewne tak będzie. Piszcie w komentarzu, jak to z wami jest. Czy oglądacie mnie, bo mnie zawsze śledzicie, czy trafiliście tu przypadkiem i przedni napęd sobie w ogóle włączę tak na wszelki wypadek. Oho, tutaj dołek poryty jest. Mi opryskiwać będzie tym dołkiem jechać. Ale to nic. Dobra, już wyłączę. I powiem, tak ciągnie to się to gospodarstwo i ostatnio mniej nowych nabytków, mniej się dzieje, sprzęt już jest jaki jest. No, mógłbym na przykład, mówię, rozsiewacz wymienić, czy cokolwiek, czy siewnik, ale powiem, mówiąc wprost, cały czas chcę naprawdę sobie ogarnąć dom. Dużo inwestuję w ten dom po prostu, tak jak sobie ostatnio podliczyłem, wszystkie systemy ogrzewania, jeszcze ocieplenie planuję, to już kwoty sześciocyfrowe tam idą, dlatego naprawdę mówię, gospodarkę to ja na razie odstawiłem na drugi plan, więc mówię i na razie będzie taki zastój, nie? Bo ja na razie nic nie będę w to inwestował, więc niczego nowego się na razie nie możecie spodziewać. Kurczę, sarnę ganiam, tylko w koło biega z jednej ścieżki na drugą. No i tak to wygląda. Tak jak wspomniałem wcześniej, wstawiam na koniec fragment, jak robiłem opadanie płatka 2 dni temu, zabieg rzepaku, piktor pół litra na hektar i tam dokładniej może nie inazuma, bo tam mówiłem inazuma, to jest chyba zamiennik. Nie chyba, tylko na pewno Nepal w dawce 0,2 kg chyba na hektar. Witam wszystkich. Telefonem nagrywamy, kamerki nie wziąłem. Taka krótka relacja. Zrobię zabieg na opadanie płatka 2 maja. Władimirec, powiat. Godzina 19:55 w tym momencie. Tylko działkę robię, zacząłem 19:30, już teraz nocy zachodziło. Jeszcze trochę będę jeździł, pewnie do północy około.
szybeczki będę zrobił, bo daje 250 hektra. I co? Rzepak Derrick wyrósł tak, jak widać. Rzepaki się sypią na maskę ciągnika. Wiktor w dawce pół litra na hektar, do tego i na Zuma. Nic więcej, żadnego podróżowania. Odbliskiwacz działa, nic się nie dzieje, także co? Krótka relacja, głównie się dzieje, bez pewnego tam podania, podróżowania, podróżowania. Z ładnicem nic się nie dzieje, to poza tym, że żarówka mi się może gdzieś tam przepaliła światem mijania. Tam naprawiłem to, co się okazało, to się nie przepaliła, tylko coś nie mam jeszcze. I co, i tyle. No, tyle, krótko. Trzymajcie się, na razie wam. Cześć. Wszystkie działki podobnie, więc mówię tutaj taka relacja do jednego miejsca. Jak będzie tak sypało, jak wygląda na razie, to będzie dobrze. Bo już cena była i trzeba do kataklizmu postać, żeby nie było. Dobra, zobaczymy co wyszło z dźwiękiem. Właśnie nie wiem jak to nagrywa, jak ja w takim dobrym razie, prawie pewnym razie. Dobra, już kończę. No poważnie, na razie wam. Cześć.